Jeśli u Twojego Syna na głowie jawi się żel, później irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Jeśli Twoje dziecko, córka dorastająca używa Ci jaskrawych kolorów do paznokci, czarny jak piekło, czerwony jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli Twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, w strojach moro, to wiedz, że coś się dzieje. Nosi pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem. Wiedz, że coś się z Twoim dzieckiem dzieje. To takie przedszkole niewinne. Jak Ci już robi tatuaże na ręku, to już wiedz, że jest źle. Jeśli Ci słucha techno, heavy metalu, czarnego rocka, to już wiedz, że coś się z Twoim dzieckiem dzieje. To tak mówiłem, bo zaczął diabeł jak wścieknięty atakować. W tym roku jego moc poznałem na drugim turnusie, kiedy mi podrzucono dziecko ze Szwecji z Emotional Group, w skrócie EMO. Tu gimnazjaliści w tym siedzą, później się wieszają, piszą sobie kondolencje na internecie. To dopiero poznałem tego smoka. Każdy wierzący i każdy kapłan raz w życiu powinien brać udział w egzorcyzmie. Jako osłona do ręki sobie powinien wziąć krzyż i różaniec i modlić się przy kapłanie, który modli się nad opętanym. I wtedy już wszystko wróci Ci do normy w wierze i w patrzeniu na świat. Jeśli nie masz takiej możliwości, to czym prędzej znajdź w internecie film dokumentalny o Michel Analizé. To Polacy kręcili. On chyba nawet w TVN albo w TV2 szedł w Wielkim Tygodniu. Po 11 w nocy. Idealne realia, czego świadkiem stałem się w ubiegłego roku na rekolekcjach w Bydgoszczy, gdzie mnie poprosił ksiądz egzorcysta podczas rekolekcji do otoczki modlitewnej. Poprosił, bym wziął różaniec, jakiś może relikwiarz do ręki, żeby diabeł mnie nie zaatakował. Posłuchałem, wziąłem relikwiarz ojca Pio, różaniec do ręki, 2 godziny modliłem się, ale jeszcze wspomniałem, że miesiąc, 2 miesiące wcześniej, kiedy byłem w Alpach, dostałem Ci od przyjaciół z grupy modlitewnej krzyżyk. On przedziwnie pachnie różą, taki malutki jak igiełka, wykonany, bo później tam z ciekawości pojechałem, znalazłem to we Włoszech. To zwykła akacja, ona pachnie cały czas. I powiedziano mi, że to się przyda księdzu do zmagania z szatanem. To też wsadziłem do sutanny i od tego czasu cały czas noszę przy sobie.